ludzi. Adam Weishaupt zdobył umiejętności, którymi zasłużył na miano najważniejszego konspiratora w historii ludzkości. Weishaupt sam pożądał władzy i stworzył tajne stowarzyszenie, którego celem była rewolucja przeciwko wszelkiej władzy ustanowionej na Ziemi. Przyjął przydomek Spartacus, a swoje stowarzyszenie nazwał Illuminati. Imię Spartacus nawiązuje do starożytnego gladiatora, który zbuntował się przeciwko tyranii Rzymu. Nazwa Illuminati nawiązuje do największego buntownika wszechczasów. Myron Fagel pisze, sam Weishaupt mówił, że słowo Illuminati pochodzi od Lucyfera i oznacza niosący światło. Nazwa Illuminati oznacza tych, którzy są oświeceni. Są oświeceni według ich własnej definicji tego słowa poprzez poznanie wiedzy okultystycznej, czyli satanistycznej, związanej z religiami misteryjnymi. Są oświeceni, nie w rozumieniu biblijnym. Nie, są oświeceni według doktryny okultyzmu i tak rozumianej władzy. Taka okultystyczna władza pochodzi od duchowych przewodników, zwanych w Biblii demonami. A są to duchy demonów, które idą do królów całego świata, by ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Czytamy, że Weishaupt zaczął układać mistrzowski plan, którego celem było oddanie zgromadzeniu szatana, nazwanemu tak przez Jezusa Chrystusa, całkowitego panowania, tak aby mogło ono narzucić lucyferiańską ideologię całej ludzkości. Jednak chcąc wprowadzić nowy porządek, Weishaupt musiał jakoś zniszczyć stary porządek. W tym celu postanowił wzniecić światową rewolucję. Profesor John Robison, który obnażył iluminatów w książce Dowody spisku wydanej w roku 1798, napisał: prawdziwym celem organizacji była władza nad światem. Aby to osiągnąć, należało zniszczyć wszelkie religie, obalić wszelkie rządy i znieść własność prywatną. Skoro przeciętny człowiek nie poparłby otwarcie szatańskiego planu, celem iluminatów było działanie przez tajne stowarzyszenia, spośród których wiele szczyci się tysiącletnimi tradycjami. To były te same siły, o których premier Benjamin Disraeli mówił, że spiskują przeciw światowym rządom. Ten plan liczy setki, jeśli nie tysiące lat. Przewija się w przysięgach krwi wszystkich tajnych stowarzyszeń, jak świątynnicy, masoni, różne bractwa, iluminaci, zakon Palladium i setki innych na przestrzeni wieków. W grupach takich trzeba złożyć przysięgę gotowości zamordowania współczłonka ujawniającego tajemnicę oraz gotowości na śmierć z rąk współczłonków z tego samego powodu. Na tym polega przysięga krwi. Są one straszne już na samym początku, a stają się jeszcze gorsze w miarę awansu w hierarchii organizacji. Nie wszyscy traktują to poważnie. Niektórzy po prostu to robią, bo słyszą obietnice tak jak ja w wieku 21 lat. Staniesz się masonem i będziesz miał gwarancję dobrobytu do końca życia. Odrzuciłem to, powiedziałem nie, Chrystus by takich rzeczy nie popierał. Weishaupt upatrywał w prastarych rytach masonerii szansę werbunku żołnierzy dla sprawy światowej dominacji. Pisał, że nikt nie nadaje się do tego lepiej niż trzy niższe stopnie loży masońskiej. Społeczeństwo je toleruje, traktuje lekceważąco i dlatego nie zwraca na nie uwagi. Weishaupt uważał, że masoneria jest najprostszym sposobem wprowadzenia dobrego chrześcijanina na ścieżkę zagłady poprzez stawianie małych kroków na tej drodze. Ten system działał od tysięcy lat. Oni wiedzą, jak stopniowo niszczyć ludzi, przeprowadzając ich od chrześcijaństwa najpierw do deizmu, bo deizm zgadza się na boskie stworzenie świata, lecz taki Bóg potem zostawił wszystko i nie działa w życiu ludzi. Po prostu rób, co chcesz i wszystko będzie w porządku. Następny krok to przejście od deizmu do ateizmu, który zaprzecza istnieniu Boga. A potem mamy wreszcie satanizm i
Ciekawe, że satanista wie o istnieniu Boga i wciąga tam tyle osób, ile może. Tak, masoni uczestniczyli w budowaniu naszego kraju. Wielu ojców założycieli było masonami. Nie znaczy to jednak, że większość ojców założycieli to byli źli ludzie. Należy patrzeć na masonerię jak na metodę nakłaniania dobrych chrześcijan stopniowo do deizmu, a potem do ateizmu i wreszcie do satanizmu. Taki jest cel masonerii. Wciągnąć dobrych ludzi na swoje złe ścieżki. Dlaczego? Bo jeśli mamy tajne stowarzyszenie ze złym celem, jakim jest wywyższenie antychrysta na ziemi, to niewielu ludzi się do tego przyłączy. Zatem trzeba ich przekonać, że robią coś dobrego dla świata, stopniowo ich wciągając i pomału psując. Weishaupt zyskiwał poparcie masonów niższego stopnia, wmawiając im, że iluminaci znają prawdziwy sens chrześcijaństwa. Oto nasza tajemnica. Jeśli w celu zniszczenia wszelkiego chrześcijaństwa, wszelkiej religii, przedstawiamy siebie jako przedstawicieli jedynej prawdziwej religii, to pamiętajcie, że cel uświęca środki. Z tego powodu niektórzy twierdzą, że Weishaupt spowodował zepsucie masonerii. On nie potrzebował wcale psuć masonerii, bo ta organizacja sama jest narzędziem zepsucia doskonale przygotowanym do swoich celów. Nie ma różnicy między tym, co zrobił Weishaupt. On po prostu nazwał to po imieniu i dał się na tym przyłapać. To jest jedyna różnica. Cały ten system jest, jakby to powiedzieć, zjeżdżalnią do piekła. I zawsze taki był. Masoneria tę drogę sformalizowała, skategoryzowała, udoskonaliła. Wtedy przyszedł Weishaupt i powiedział, spróbujmy to trochę przyspieszyć. Tylko na tym polegał jego nowy wkład. Religia masońska, często ubrana w chrześcijańską terminologię, tak naprawdę jest wersją starożytnych religii misteryjnych Babilonu i Egiptu. Te same misteria były zawarte w wierzeniach Medo-Persji, Grecji i Rzymu. Były często symbolizowane przez wszechwidzące oko, zwane czasem okiem Boga. Lecz Bóg masonów nie jest tożsamy z Bogiem Biblii. Nikt nie wypowiadał się w tej sprawie tak zdecydowanie, jak człowiek uznany przez wielu za najbardziej wpływowego masona wszechczasów. Albert Pike. Albert Pike był generałem konfederatów podczas wojny secesyjnej i głową amerykańskiej masonerii po zakończeniu wojny. Z pewnością jest najważniejszym amerykańskim masonem. Jego książka Moralność i dogmat jest lekturą obowiązkową każdego członka każdej loży. Na stronie 624 pisze w nauczaniu dla 28 stopnia, że masoneria jest tożsama ze starożytnymi misteriami. A potem dodaje, odtwarzamy spekulacje filozofów, mistrzów kabały, mistyków i gnostyków. Wszystkie te religijne systemy oddawały cześć Lucyferowi. Pike prawdopodobnie przez pomyłkę ujawnia swoje prawdziwe intencje, często mówiąc o Lucyferze. Gdy pisze, że masoneria jest tożsama ze wszystkimi misteriami, wszystkie one zostały potępione przez Boga i zniszczone w różnym stopniu. Misteria babilońskie, egipskie, misteria ludów kananejskich, które były głównym powodem sądu nad nimi. Zabijani mężczyźni, kobiety i dzieci byli zaangażowani w kult szatana. Masoni odróżniają Lucyfera od szatana. Uważają, że Lucyfer jest niosącym światło, dobrym Bogiem, podczas gdy Bóg chrześcijański to Adonai, zły Bóg. Usprawiedliwiają to tak. Gdyby Bóg chrześcijan był dobry, to nie byłoby problemu z ogrodem Eden. Z powodu zjedzenia owocu mamy cierpienie, pracę w pocie czoła, kobiety muszą rodzić w bólach i tak dalej. Żaden dobry ojciec nie zrobiłby tego własnym dzieciom. Zatem Bóg chrześcijan jest zły, a Lucyfer jest dobrym Bogiem, bo daje nam wszystko, co chcemy i spełnia każde nasze pragnienie.
W roku 1908 francuski znawca okultyzmu Copin Alban Silly napisał: istnieją satanistyczne stowarzyszenia masońskie, nie w tym sensie, że diabeł przychodzi i przewodniczy ich spotkaniom, lecz w ramach inicjacji ich członkowie wyznają kult Lucyfera i czczą go jako prawdziwego Boga i dyszą nienawiścią wobec Boga chrześcijan, którego uważają za oszusta. Oto prawdopodobnie najsłynniejsza i najbardziej kontrowersyjna wypowiedź Alberta Pike'a. Prawda i czysta religia filozoficzna to wiara w Lucyfera, który jest równy Adonai. Lecz Lucyfer, Bóg światłości, walczy w imię ludzkości z Adonai, Bogiem ciemności i zła. Z tego powodu okultystyczna autorka Edith Starr Miller pisze: lucyferiański okultyzm panuje wśród wolnomularzy. Warto pamiętać, że masoni niższych stopni są przeważnie nieświadomi zwiedzenia propagowanego przez ich przywódców. Mistrz masoński Manly P. Hall powiedział, że gdy mason wniknie w tajniki swego kunsztu, kipiąca energia Lucyfera znajdzie się w jego rękach. Wyjaśnił również, że masoneria braterstwem wewnątrz braterstwa, zewnętrzną organizacją ukrywającą wewnętrzne braterstwo wybranych. Tymczasem Albert Pike napisał w słynnej książce Moralność i dogmat: symbole są pokazywane nowicjuszowi, lecz jest on świadomie wprowadzany w błąd poprzez fałszywe interpretacje. Nie chodzi o to, żeby je rozumiał, chodzi o to, żeby wyobrażał sobie, że je rozumie. Jezus powiedział: ja jawnie mówiłem światu, a potajemnie nic nie mówiłem. Mimo to tajne stowarzyszenia ze swojej natury otwarcie odrzucają przykład Chrystusa. Jak napisał Copin Alban Silly: w tych stowarzyszeniach wyznaje się, że przykazania Boga chrześcijan nie podobają się Lucyferowi, dlatego należy robić wszystko, czego Bóg chrześcijan zabrania, i unikać jak ognia wszystkiego, co on nakazuje. Już na samym wejściu do takiego stowarzyszenia należy złamać Boże przykazanie, które mówi: nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał. Niech więc mowa twoja będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponad to jest, jest od złego. Jak zobaczymy, to odrzucenie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa jest siłą napędową światowej rewolucji, a wznosząca się fala ucisku przysparza cierpień ludzkości od ponad 200 lat. Chrystus powiedział: ja jawnie mówiłem światu, lecz Albert Pike pisze: masoneria ukrywa swoje tajemnice przed wszystkimi, z wyjątkiem adeptów i mędrców, czyli wybranych. Według encyklopedii masońskiej, adepci to nazwa nadana zakonowi iluminatów. Wspólne zainteresowanie Lucyferem, tajnymi działaniami i pragnieniem dominacji nad światem zaowocowało tym, że po długich negocjacjach między Weishauptem i członkami masonerii 20 grudnia 1781 roku osiągnięto porozumienie, w wyniku którego połączono obie organizacje. Wysoko postawiony mason, hrabia de Virieu, który uczestniczył w tych tajnych naradach kongresu w niemieckim Wilhelmsbad, ostrzegł później swojej biografii: wszystko to jest o wiele poważniejsze niż myślicie. Ten uknuty spisek jest tak dobrze przemyślany, że ani monarchia, ani Kościół nie będą w stanie się przed nim uchronić. Wbrew obawom hrabiego de Virieu, Słowo Boże mówi jasno, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Czytamy jednak, że według biografów od tego momentu hrabia de Virieu nie był w stanie mówić o masonerii bez przerażenia. W latach 20. XX wieku historyk Nesta Webster napisała o tym spisku: w wyniku działań tej strasznej i potężnej sekty gigantyczny plan światowej rewolucji został wprowadzony w życie. Program bez precedensu w historii ludzkiej cywilizacji. Teorie komunistyczne były wyznawane przez poszczególnych myślicieli lub grupy myślicieli od czasów Platona. Lecz do tej pory nikt, o ile wiemy, nie zaproponował poważnie zniszczenia wszystkiego, co stanowi o cywilizacji. Co więcej, plan iluminatów jest kontynuowany aż do dnia dzisiejszego. W roku 1784 iluminaci zostali ujawnieni przez rząd Bawarii, który wydał zakaz działalności wszelkich tajnych stowarzyszeń.
Zabezpieczono dokumenty wyjawiające działania organizacji i władze doszły do wniosku, że iluminaci zamierzają przejąć władzę nad światem w wyniku rewolucji.